Witam wszystkich. Dzisiaj przedstawiam danie liofilizowane, kurczak fajita z ryżem, brytyjskiej produkcji. Nazwa firmy schowana tutaj pod spodem. Mamy tego 100 gramów. Kaloryczność to 472 kilokalorie, czyli w miarę ok. I potrzebujemy do tego 225 ml wody. Ja już takie danie jadłem wielokrotnie, z tym, że akurat nie w wersji liofilizowanej. Bardzo fajne w smaku. Między innymi występuje też w racjach amerykańskich, no ale w wersji liofilizowanej będzie to pierwszy raz. Jako że potrzeba wody, można już sobie nastawiać. No, lekkie opakowanie, całe szczęście wymaga nieco wody, ale niezbyt dużo, jak to w niektórych bywa, 350-400 ml, to akurat jest w sumie mała porcja, więc mało wody, ale kaloryczność mogła być nieco większa. Jeśli chodzi o skład tego, mamy tutaj ryż 26%, kawałki gotowanego mięsa z kurczaka 11%, pomidory krojone, kawałki cebuli, kawałki papryki, kukurydza, olej rzepakowy, pasta fajita, w której skład wchodzi cebula, olej słonecznikowy, sok cytrynowy, cukier, czosnek, papryka, sól, kminek, chili. No i oprócz tego mamy jeszcze fasolę czerwoną, mąkę kukurydzianą oraz sól. Czyli nie ma żadnych konserwantów, żadnych dziwnych składników. Skład jak dla mnie bardzo dobry. No mięsa może nie jest zbyt dużo aż. Mogą być przynajmniej te z 15% albo więcej, no ale nie jest jeszcze tak źle. Mamy też tutaj część obrazkową, jak to robić. Bardzo prosto, chyba że ktoś robi pierwszy raz, to będzie mniej więcej wiedział, jak to się robi. Bardzo nieczytelne te literki są tutaj, dosyć drobne, ciężko to przeczytać. Mamy zamknięcie strunowe, dokąd nalewać wody, linii tutaj nie ma na zewnątrz. A czy jest w środku? Pochłaniacz tlenu wywalamy. A tutaj jest linia, w razie czego jak nie mamy jak odmierzyć, to jest tutaj w środku wszystko pokazane. Tak to wygląda jeszcze przed zrobieniem. Także jak nie mamy naczynia jakiegoś z miarką, no to mamy tutaj linię opisaną, do której można to zalewać. Ja już mam wodę odmierzoną, więc nie mam żadnego problemu. Dokładnie to wymieszać. Woda musi wszędzie tam wsiąknąć, zwłaszcza w te zakamarki boczne tego opakowania. No tu jedynym plusem też tego dania, że nie trzeba myć naczyń po zrobieniu takiego dania. No bo no po wodzie to wiadomo, nie trzeba tam w zasadzie nic czyścić. Więc jakaś czynność, powiedzmy, odpada. Zamykamy strunę i czas oczekiwania z 10 minut lub najlepiej troszeczkę dłużej. W zależności według mnie od pogody, od wiatru, a jak jest wiatr, zawsze można takie danie sobie schować do plecaka. W czasie oczekiwania, aż danie się uwodni, można pobujać się w hamaku. Powinno być wszystko gotowe. Tak to się prezentuje po zrobieniu. Jeszcze to trochę przemieszać. Jest to gęste, nie jest to rzadkie, więc dobrze dobrana ilość wody.
bardzo wyśmienity smak. Smakuje podobnie jak te takie inne gotowe dania z tej serii. Znaczy pod tą nazwą oczywiście. Tu jest kurczaczek w formie takiego powiedzmy prostokącika. Bardzo dobry, miękki. Jak zmiękł, to znaczy, że dobrze się wszystko uwodniło. No ta pasta, która tu jest taka, jest bardzo taka powiedzmy aromatyczna. Jest trochę tych warzywek, ryż. Bardzo świetnie to smakuje. Tak lekko paprykowo. Nie ma tu jakiejś takiej mocnej pikantności czy coś w tym rodzaju. Nawet nie ma powiedzmy takiej słabej. Ale coś tam, jakaś tam bardzo delikatna pikantność jest wyczuwalna. Ale sam smak tej powiedzmy całej pasty, która tutaj jest dodana, o nazwie fajicza, bardzo świetnie tutaj smakuje. No ta porcja mogłaby być nieco większa. No ale jest też wersja druga, gdzie porcja jest rzeczywiście większa, no ale trzeba niestety więcej zapłacić za to. No a takie dania w okolicach 500 kalorii też są dobre. Znaczy no moje ulubione, chociaż tu jest troszeczkę tylko mniej. No co do smaku, ja nie mam żadnych zastrzeżeń. No, zastrzeżenia mogą być jedynie do ceny tego dania. No ale niestety wszystkie lefilizaty są drogie. No ale oczywiście jak gdzieś idziemy, gdzie jest wymagana lekkość, to bierzemy takie dania. Jeśli pozyskujemy wodę w terenie, no to właśnie głównie o to chodzi. Bo w innym przypadku to ja wolę mieć normalne danie do podgrzania, gdzie nie trzeba przepłacać po prostu za to. No ale oczywiście wadą jest, że trzeba myć wtedy naczynia. Tu akurat nie trzeba, ale trzeba więcej zapłacić. Więc są plusy i minusy tego. No długo też się czeka na zrobienie tego dania, podgrzania gotowego dania, to jest chwila moment. Tu niestety samo przygotowanie jest to czasochłonne też. No kukurydzy widzę, że jest więcej niż fasoli. Mogą być nieco odwrotne proporcje. No ale tak producent zrobił. To tak jest. Tu w zasadzie, żeby zjeść tego lefilizata, chyba wystarczy mieć zwykłą łyżkę, nie potrzeba takiej wysokiej. Da się wygrzebać z dołu normalną, ale ja mam długą, więc taką używam. No smak jak najbardziej mi odpowiada. Nie trzeba w zasadzie tutaj według mnie nawet nic doprawiać. Chyba, że ktoś chce mieć to bardziej na pikantne. Ale w takiej formie jest to jak dla mnie bardzo smaczne. Polecam jak najbardziej, jak ktoś potrzebuje takiego dania, jak lubi powiedzmy tego typu smaki. Dodatkowe informacje na ten temat będą dostępne pod spodem w opisie. Koniecznie zostaw po sobie ślad w postaci komentarza. Nie zapomnij zasubskrybować tego kanału, jeśli jeszcze tego nie robisz. No i do następnego filmu.